jedni. Przychodzę z ramienia kasy oszczędności czasu. Ewa Muszyńska. Tak? Mam uwagę, nie możecie odliczać 3-4. Zawsze skrajnie są tych. Nawet jeżeli w muzyce to zawsze jest. Spróbujcie to zrobić. Wodododechu. Czyli przychodzę. Przychodzę z ramienia kasy oszczędności czasu. Dobrze, może. Ewa Muszyńska. To ja. Jest pani fryzjerką. Tak. Lena Ptyś. Cukiernik. Ogrodniczka. Ogrodniczka. Księgowa. Księgowa. Zamiataczka ulic. Mechanik samochodowy. Krawcowa. Urzędnik. Wiemy, że pan pani chce otworzyć u nas rachunek oszczędnościowy. Stop. Jak mówimy teraz te teksty wspólne, to zaczynamy też od wdechu. Jest pani u nas kandydatką. Jak to? Trwoni pani swoje życie na szczękaniu orzeczkami. Na grzebaniu w ziemi. Na pogawędkach. Machaniu miodu. Machaniu miodu. Jak pani kiedyś umrze, będzie tak, jakby pani nigdy nie było. Pan marnotrawi swój czas w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. Jedna godzina ma 3600 sekund. Nie! Nie, ale poczekaj, no, masz jedno, tak? Uratujemy naszych przyjaciół i znowu mamy zgodę jakąś tam, tak? Proszę bardzo. Uratujemy naszych przyjaciół! Tak, nie! Nie! Uratujemy całe miasto! Nie! Bardzo późno, rodzice was szukają! Ja nie mam rodziców. Momo nie ma. Dobra, okej, to jeszcze raz. I Bidos i Piotrek się włączają już do akcji. I proszę nie szukać agentów pod podeszwą. Bardzo proszę. No dobra, uwaga. Halo, gramy specjalnie. Dobrze, bo się kameruje. Proszę. Hej, dzieciaki! Oliwia! Mikołaj! Marysia! To wszystko wina agentów jakiejś tam kasy! Są tu wszędzie! I kradną waszym rodzicom czas! Ich moc polega na tym. Ich moc polega na tym, że mogą działać nierozpoznani i w tajemnicy! Sanek, Momo, odkryłaś coś, o czym dotychczas nikt nie miał pojęcia. Momo! Odkryłeś coś, o czym wcześniej nikt nie miał pojęcia. Banda złodziei! Banda złodziei kradną ludziom czas! Aby ukrócić proceder tej zimnej jak lód przestępczej organizacji, musimy działać się razem! Tak jest! Czy warto walczyć? Czy warto? Czy warto walczyć? Ja! Dojdzie z nami! Ja! Momo, musimy urządzić wielką... Musimy urządzić wielką demonstrację! Bigos, namalujemy plakaty! Namalujemy plakaty! I transparenty! Borys, nie wyjdziemy z nimi na ulicę! Wyjdziemy z nimi na ulicę! Tak! Uratujemy naszych przyjaciół! Tak! Nie! Uratujemy całe miasto! Tak! Dzieciaki, co wy tu robicie? Jest już strasznie późno, rodzice was szukają! Konstruujemy rap dla naszej liderki, dla Poli. No i na razie siłujemy się z poezją, więc no, nie jest łatwo, ale coś tam nam już, coś już mamy. Coś macie? Możecie przeczytać? Mamy: mamo, tato, zbudźcie się, bez was jest naprawdę źle, otrząśnijcie się ze snu, bo agenci przyszli tu. I teraz my szukamy czegoś w stylu wolność, miłość, demokracja, które nie wiemy, co to może być. To mówicie pan gumę? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie chcę. Zaraz coś wymyślimy. Pan jest agentem 6. Tak. Czy pan wie, że dzieci obnosiły po mieście plan na tej tablicy? Miały potworny pomysł, by poinformować o naszej działalności całe miasto. Dobra, drobiazg. Szymon, wiesz, że obnosiły, czy że nie? Czy nie wiesz? Wiem. No bo ja nie widzę reakcji po twojej twarzy, że ty wiesz.
Miałam o to zapomnieć, tak? Miałam zapomnieć o tobie i o wszystkich. Widziałeś te plakaty. Wręcz przeciwnie, nie zapomniały, tam napisały wszystko, co kradną, że kradną czas rodzicom, tak? Marzą się obudzić, tak? I tak dalej. Więc reaguj na to. Dawaj, Krzysiu, jeszcze raz. Pan jest agentem 6. Tak. Czy pan wie, że dzieci obnosiły po mieście tablice i plakaty? Miały potworny pomysł, by poinformować o naszej działalności całe miasto. Wiem. Skąd w ogóle dzieci wiedzą coś o nas i o naszej działalności? Nie wiem. Mamy niezbite dowody, że jeden spośród nas rozmawiał z pewnym dzieckiem i w dodatku zdradził mu prawdę o nas. Oskarżony. Może pan wie, kto jest tym jednym spośród nas? Papieroski? Patrzymy. To ja. Mam dobry pomysł. Są dobre. Słucham? Łazanki, tak? Tak. Są dla Megi i dla nie Megi.